Spokój, opanowanie, charyzma, pewność siebie. No tener grandes estrellas, un equipo de muchos millones, que él quiere intentar un fútbol bonito. Un juego atractivo, bonito y con las cosas muy claras. Przede wszystkim dyscyplina, też szacunek do jego osoby. To są wszystkie cechy, które przemawiają za nim, że ja mówię, idę. Trenerze, co trener powie, to tak robimy. Czerwiec 2018 roku Kazimierz Moskal zostaje trenerem Łódzkiego Klubu Sportowego. Niespełna rok później jego drużyna awansuje do Ekstraklasy. Czerwiec 2022 roku ŁKS gra w pierwszej lidze. Moskal ponownie zostaje trenerem. Niespełna rok później prowadzona przez niego drużyna ponownie awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej. Kibice mianują go Kazimierzem Odnowicielem. Takie historyczne nawiązanie zawsze ciekawe, natomiast daliśmy pretekst do tego, żeby trener Moskal był odnowicielem, biorąc pod uwagę te ostatnie sezony, które nie były udane. No myślę, że biorąc pod uwagę te wyniki, które były, a te, które później przyszły wraz z trenerem Moskalem, to jak najbardziej ten przydomek jest odpowiedni. Sí, creo que sí. Fue uno de los argumentos de peso que me hicieron venir aquí. Al final, todo lo que he conseguido en el fútbol también ha sido gracias al entrenador, gracias a Moskal. Entonces, volver aquí otra vez a este equipo donde he sido muy feliz, con el mismo entrenador que estaba antes, por supuesto que fue uno de los motivos que me hicieron venir aquí. Y es un entrenador que, bueno, como te he dicho antes, las cosas muy claras. Hacemos un juego atractivo donde vamos a buscar por goles, hacemos contraataques, defendemos bien. Przychodziłem jako boczny obrońca, natomiast w pewnym momencie trener postawił mnie na skrzydle. Do tamtej pory strzeliłem jednego gola, a po zmianie pozycji strzeliłem ich 6. Trochę odnowił Bartka Szeligę. Dzisiaj, teraz, to jest wasza chwila. Wasza chwila. Dawaj. Czasami nie wyrażam tego w jakiś taki wyrazisty sposób, ale cenię to, jak jestem tutaj postrzegany. Jakby na to nie patrzeć, zasługa zawodników. To oni wybiegają na boisko i oni grają. Spadłem z Ekstraklasy w roku 2018. Bardzo długo marzyłem o tym, żeby wrócić na najwyższy szczebel w Polsce. Kiedyś nie zdawałem sobie sprawy w ogóle, że ta Ekstraklasa jest tak ważna, bo dostałem się do niej dosyć szybko i nie doceniałem jej tak w takim dużym stopniu jak teraz. Wydaje mi się, że trudniej było mimo wszystko w tym roku zrobić ten awans. Liga wydaje mi się, że była mocniejsza niż 4 lata temu. Wtedy wydaje mi się, że był to awans zrobiony na dużym entuzjazmie. A tutaj myślę, że od 2 lat już przynajmniej mówiło się tylko i wyłącznie o awansie czy o powrocie ŁKS-u do Ekstraklasy. Ja tutaj wracałem do Łodzi właśnie po to, żeby gdzieś tą swoją przygodę z piłką dopiąć fajną klamrą, skończyć w miejscu, w którym zacząłem jako kilkuletni chłopiec, i ten brak awansu, później ten fatalny sezon poprzedni, no działały mi na wyobraźnię w negatywny sposób bardzo, ponieważ na trybunach siedzi wielu moich znajomych, kolegów, przyjaciół i gdzieś odbierałem to podwójnie mocno. Zwątpiłem. Znaczy, miałem takie myśli, że coś poszło nie tak. Dlaczego się to nie udało? Przecież miało być pięknie, prawda? Przechodziłem do zespołu, który był faworytem na papierze i nie było to tak, jak miało wyglądać. W końcu udało się ten awans zrobić. No, smakowało naprawdę, naprawdę wyjątkowo. Ten awans naprawdę cieszył mnie podwójnie, bo ja już tam byłem i znowu mogę grać na boiskach Ekstraklasy. Tengo dos partidos que quiero jugarlos, que son Lech Poznań y Wisef. Wisef porque es al final el mayor derby que hay en Polonia y Lech Poznań porque tengo muchos amigos allí, he vivido momentos muy buenos con ese equipo. Doskonale, trener Moskal pasuje do ŁKS-u, ŁKS pasuje do trenera Moskala. To dążenie do zwycięstwa w każdym meczu, nieważne czy zaczniesz i przegrywasz 1-0, zawsze grasz tak samo, zawsze grasz do końca, do ostatniej minuty. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, to ja zawsze chciałem się kiwać, strzelać bramki. Myślę, że tu jest jakby cała sól piłki nożnej. Tylko w ten sposób można, będąc odważnym, grać przeciwko teoretycznie silniejszym drużynom. Po prostu w sporcie czasem bywa tak, że to wszystko musi w odpowiednim momencie kliknąć
i myślę, że to połączenie trenera Moskala z nami i z całym tutaj klubem okazało się idealne. Szliśmy za trenerem jak w ogień i to było widać w tych meczach pierwszej ligi. Jak byłem poprzednim razem tutaj, to tak sobie myślałem, chciałbym tutaj być, kiedy ten stadion będzie już w pełni ukończony, będzie komplet ludzi i zagramy w Ekstraklasie. Mieliśmy okazję tego doświadczyć już w pierwszej lidze na meczu chociażby z Wisłą, czy tym ostatnim meczu, kiedy była już feta po awansie z Odrą Opole. Naprawdę jest tu fantastyczna atmosfera i czegoś takiego oczekuję właśnie na tym pierwszym meczu w Ekstraklasie z Koroną. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.